propozycji czasowej o podsumowanie pierwszej pani pana burzy. Wybrzeży te bezumia, panią Dorotę. Już mogę powiedzieć, przegraliśmy 3-0. Mam tylko nadzieję, że w przyszłym roku wejdziemy z nowymi siłami w ten rok. Potrzebujemy zwycięstwa i myślę, że 7 stycznia gramy pierwszy mecz. Będzie otwarciem nowego roku i zwycięstwem dla nas. Bardzo cieszę, że jesteśmy dzisiaj zwycięstwo, bo spodziewałyśmy się ciężkiego meczu. W ostatnich porażkach mieliśmy lekki niedosyt, bo były to mecze, które mogliśmy wygrać, a niestety nie udało się. Także cieszę się, że kończymy ten stary rok zwycięstwem. Mam nadzieję, że w nowym będziemy się pieły do góry, coraz wyżej w tabeli i będziemy wygrywały, chociaż na pewno nie będzie to łatwe. Także, a wszystkim w nowym roku życzę wszystkim. Dziękuję bardzo. O, trener Jerzy Skrobecki. Proszę, myślę, że przede wszystkim chcę pogratulować tutaj zespołowi, z którym przyszło nam się dzisiaj spotkać. Sądzę, że na dzisiaj dochodzi do takiej konfrontacji, które udowadniają to, że jeszcze przed tym zespołem, który prowadzę, jest bardzo dużo pracy. Że część tych młodszych czy młodych dziewcząt, która znajduje się na boisku, no, ma problem przeciwstawić się bagażowi bardzo dużego doświadczenia i ogrania meczowego zespołu, z którym przychodzi nam grać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie zdecydowanie inaczej, że po pewnym okresie czasu dziewczyny zdobędą na tyle doświadczenia, że będą w stanie nawiązać bardziej wyrównaną walkę, wygrywać sety, wygrywać mecze. Dziękuję. I bardzo dobra walka. Cóż, dla nami trudne spotkanie. To jest psychologiczne. Dwie ostatnie porażki wprowadziły przed naszym jakąś taką wolność zespołu, więc mam nadzieję, że to zwycięstwo, które nie było łatwym zwycięstwem, pozwoli nam uwierzyć w siebie i tak jak tutaj będziemy mówić, że nowy rok zaczniemy już w zupełnie innym stylu, nie z taką ilością błędów, z pełnym zrozumieniem na boisku i będziemy się pchnąć do góry. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję bardzo.